Dobry wieczór. Jestem. Przepraszam za chwilę spóźnienia, ale tak sobie rozpaliłam w kominku, że zadymiłam całe pomieszczenie i widzielibyście mnie jak za mgłą, więc postanowiłam trochę wywietrzyć i już jestem. Melduję się, a za chwileczkę dołączy do nas Anna Puślecka, dziennikarka, która przepięknie, ona nie lubi słowa walka, zmaga się, boksuje się, przeciąga linę z chorobą i pokazuje, jak bardzo choroba może być w głowie. I pokazuje, że rak to nie wyrok. I pokazuje, jak warto doceniać każdą chwilę, jak warto cieszyć się życiem. Przepiękna Ania ma to nastawienie i bardzo, ale to bardzo ją za to cenię. Tak jak za to, że nieprawdopodobnie otwarcie mówi o swojej chorobie, że wstawiła się nie tylko za swoim życiem i zdrowiem, ale rozpoczęła i tu śmiało można użyć słowa walka z systemem. O, Ania tutaj dołączyła, bo jest punktualna i przepiękna postawa, warta naśladowania. Ja też mam taką przyjaciółkę, która zmaga się z rakiem i jest przykładem osoby, która przepięknie potrafi żyć, naprawdę. I to jest, od takich osób można się wiele nauczyć. Ania zresztą ma taki apetyt na życie, którym zaraża, bo są i sporty wodne, jest i moda, jest jej działalność dziennikarska, więc naprawdę szapoba, Ania się tutaj łączy i cudownie, ale spokojnie, za chwileczkę ją zobaczymy, mamy godzinę na rozmowę, więc nigdzie nie musimy się spieszyć. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie, dobrze słyszycie, no bo wiadomo, jak to jest z tym wiejskim internetem. Ania się łączy, jeśli nie będzie się mogła tak połączyć, to ja ci, Aniu, za chwilkę wyślę zaproszenie. O właśnie, Ania nie mogła dołączyć, to teraz robimy to w inny sposób. Ciach, i ja wysyłam ci, Aniu, zaproszenie i wtedy już na pewno będziesz mogła do nas dołączyć. Jest Ania, proszę bardzo, wyślij próbę i myślę, że teraz się uda. Czasami z tym połączeniem różnie bywa, ale ja wam w tym czasie powiem, że zakończyliśmy właśnie warsztaty olejkowe, jest już kolejny termin. Warsztaty były genialne, ja sama zanotowałam tyle kartek. Nieprawdopodobna wiedza o olejkach eterycznych, czyli o tym, co jest zdrowe, naturalne, co potrafi pięknie wspomagać nasz system i nerwowy, i naszą odporność, więc naprawdę taka solidna piguła, bardzo wam polecam. Kolejna edycja już jest na mentalist.pl. Zakończyliśmy też warsztaty z detoksu, to już była edycja dla tych, którzy kiedyś robili sobie różne oczyszczania organizmu, ale z Martą Gładuń na pewno jeszcze zorganizujemy detoks dla początkujących. Tu oczekujemy na połączenie za nią, ja ciągle liczę na to, że się uda, bo oczywiście, że się uda, więc na to też was bardzo zapraszam. Na kolejne edycje jeszcze ich nie ogłosiliśmy, ale za chwileczkę to zrobimy. Ania Puślecka nie może dołączyć. No, Aniu, zobaczmy jeszcze tutaj, zaczekajcie, to jeszcze raz próbuję tutaj, Aniu. Może bardzo ładnie dzisiaj mówię, może coś masz z internetem, więc sprawdź, może się przełącz z Wi-Fi na ten w komórce, ale może teraz się uda. Ania na pewno sobie poradzi, bo sama robi live, więc tutaj nie mam wątpliwości. Co jeszcze na mentaliście? Będą nowe warsztaty z numerologii, których bardzo jestem ciekawa, z Kają Bochniak. One już są ogłoszone. Za chwileczkę w maju jest warsztat Ajdy, też zupełnie nowy. Odszedłeś, ale zostałeś w moim sercu. Warsztat dla wszystkich tych, którzy z kimś musieli się pożegnać. I to pożegnać w ten sposób, że ktoś zupełnie odszedł, w sensie już go nie ma tutaj z nami, na tym świecie. Jak ktoś wie, że no to jest gdzieś w przestworzach. Ale też o tym, o ludziach, którzy nas opuszczają i odchodzą w ciągu naszego życia w różnych kierunkach. Jak sobie poradzić z taką stratą. A jeśli chodzi o tych, którzy... No i Ania nie może dołączyć. Cóż to się, Aniu, dzieje? Jeszcze raz cię zapraszam tutaj, zaproś. Nie no, musi się udać, ale coś takiego to mi się jeszcze nie zdarzyło, muszę wam powiedzieć. Jeszcze raz zapraszamy Anię Puślecką.
Wysłałam ci, Aniu, zaproszenie. Powinno się u ciebie pokazać. Jak się pojawi, to kliknij i mam nadzieję, że się zobaczymy. Spokojnie czekamy. Nie ma czym się denerwować. Myślę, że spokój nas uratuje. To ja wam dalej opowiadam o warsztatach. Ajda Kosojan, przybysz, odszedłeś, ale zostałeś w moim sercu. To też taki wyjątkowy warsztat dla tych, którzy się z jakąś stratą w swoim życiu nie potrafią pogodzić, którzy nie mają w sobie zgody na to, że odszedł ktoś bardzo bliski, czy to partner, czy rodzic, czy babcia. Jeśli mamy taką wiarę, że te osoby są z nami tak długo, jak długo o nich pamiętamy, tak długo, jak nosimy je w sercu, to wtedy myślę, że mamy też wiarę, że one mogą nam przesyłać różne znaki. Jak je odczytać, to o tym opowie Ajda. No i zobaczcie, i znowu Ania Puślecka nie może dołączyć. Ajajaj! Aniu, to jeszcze raz tutaj próbujemy. A wy w tym czasie napiszcie to, co kocham i uwielbiam na początek. Skąd się łączycie? Skąd jesteście? Skąd nas oglądacie? Jeszcze raz wciskam, rozpocznij transmisję na żywo z Anną Puślecką. Mam nadzieję, że teraz się uda. Kolejny warsztat Ajdy Kosojan, Przybysz, alfabet przesądów. Jakie są przesądy w różnych On kulturach, dołącza. co one mogą znaczyć, czy się nimi przejmować, czy nie. Genialny, też zupełnie nowy warsztat. Zobaczcie, ile nowego się dzieje na Mentaliście. Także zaglądajcie. Za chwileczkę też będą kolejne warsztaty No mam Izabeli nadzieję, że się uda. Sangutowej, Nie wiem, czy mi widać, czy genialnej nie. grafiterki, która Ale ja naprawdę, Ciebie, jeśli chodzi o Beata, taką nie widzę. biust do Widzę pozytywności, siebie, ma ale nieprawdopodobną Ciebie wiedzę nie i bardzo widzę. chętnie się tą wiedzą dzieli. Zresztą teraz pracuję nad taką aplikacją dla Cały czas kręci nastolatek, nam która się to aplikacja kółeczko. oswajałaby temat profilaktyki zdrowia piersi, dbania o piersi, oswajanie się w ogóle z tym tematem, bo jak wiadomo, w Polsce nie jest z tym najlepiej, więc te wykłady też Wam bardzo polecam. Już trzy wykłady Izy są na naszej platformie. Kolejny się za chwileczkę pojawi, taki długi, 40-minutowy. No i zobaczcie, znowu się Ania nie może połączyć. Co to się dzieje? Jeszcze raz, Aniu, wysyłam ci zaproszenie. A jak nie, to najwyżej się. Za chwileczkę rozłączymy i połączymy jeszcze raz. Może to coś zmieni. Zaproś, zapraszamy. Anna Puślecka, ciach. I wysyłamy prośbę. I mam nadzieję, że teraz się uda, bo to temat nieprawdopodobnie ważny. Temat o tym, jak oswajać chorobę, jak sobie z nią radzić, jak przeciągać z nią linę, jak się nie poddawać, jak radzić sobie, bo wiadomo, że te nastroje mają prawo być jak sinusoida, i jak sobie radzić wtedy, kiedy one są na Słuchajcie, dole, coś kiedy nic Instagram, mi ja się nie nie wiem, chce, czy kiedy nie mam mnie siły tutaj wstać z łóżka. O! Ta-da-da! jest Ta-da-da! Beata, ale powiem ci tak, Instagram coś grzebie w ustawieniach, dlatego że ja miałam live'a 2 dni temu z pokoju hotelowego w Mediolanie, gdyż byłam z Polką w klinice onkologicznej, pomagałam jej. Zaprosiłam 4 osoby: Agnieszkę Ścibior, Gralak, Kamilę Wagner z Woga. Miałyśmy się wszystkie razem połączyć. Oczywiście Nie moi udało goście się. nie aktualizacji Instagrama i nie udało się, ale na spontanie dołączył Tomek Ossoliński, Malwina Będzikowska. Oni teraz w jakieś pokoje, proszę, żeby w jakimś pokoju na ciebie czekać, więc ja klikałam ten pokój 3 razy. Widziałam siebie, ale nie widziałam ciebie. Witajcie wszyscy, witam. Ale na szczęście się udało i to jest najważniejsze. Ja tu już peany na twoją cześć wygłaszałam. Opowiadałam o tym, co na mentaliście. Mówiłam, że jesteś takim pięknym przykładem osoby, która oswaja temat choroby, która bierze się z nią za bary, która przeciąga tę linę i mówi: okej, ty, ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa, która otwarcie mówi o tym, że jest raz tak, raz tak. Jakby bez ściemy, a myślę, że to jest wciąż bardzo rzadkie, że ludzie się często wstydzą tego, że chorują. Ty zresztą na początku miałaś też taki pomysł, że nie opowiesz o tej chorobie, tak, że ona będzie tylko dla ciebie. Co się stało, że zmieniłaś zdanie?
Ja jestem osobą bardzo towarzyską, kocham ludzi. Nasza praca, Beata, jak wiesz, to jest kontakt z ludźmi. Oczywiście teraz nie mamy tego kontaktu osobistego, ale mamy cały czas ten kontakt tutaj w sieci. Sieć nam daje taką możliwość. I ja stwierdziłam, Boże, ja bym się musiała zakopać do jaskini na przynajmniej rok, bo tyle trwa leczenie nowotworowe i udać, że wyjechałam nie wiem gdzie, że mnie nie ma, a na pewno takie pytania by się pojawiały, gdzie jestem, co robię, dlaczego mnie nie ma. I szybko zrozumiałam, że to nie ma sensu, że ja chcę dalej uczestniczyć w życiu rodzinnym, zawodowym, publicznym, że ja chcę chodzić na pokazy mody, organizować spotkania prasowe, spotykać się z projektantami, z dziennikarzami i nie chcę, żeby było jakieś szeptaniny za plecami. Tylko raz dobrze, konkretnie, wszyscy wiedzą. Ja sobie jeszcze żartowałam z tej choroby, bo potrafili znajomi moi, którzy wiedzą, że mam poczucie humoru. Znany ci Wojtek Rostowski, mój przyjaciel, który mówi: Ty, poślizga ten rak, to ci w ogóle tak dobrze robi, jakoś super wyglądasz. Więc to było też fajne, bo takim żartem naprawdę jest dużo łatwiej przejść przez te trudy chorowania. Czujesz, że teraz ten temat masz oswojony, można tak to nazwać? Wiesz co, nie, Beata, to jest tak, że cały czas masz, wiesz, góry i doliny, góry i doliny, że jest fajnie, super, dobra, nie pamiętam o tym nowotworze, bo to o to chodzi, żeby nie bać się tej choroby. Oczywiście Polska Służba Zdrowia nie daje takich możliwości, ale żeby nie bać się tej choroby i żeby robić wszystko, żeby się wyleczyć albo żeby swój stan zdrowia utrzymywać w dobrej kondycji, jeśli to jest choroba przewlekła, tak jak u mnie. Ale oczywiście, wiesz, no, leki, które się bierze, powodują różne dolegliwości dziwne. I na przykład, słuchaj, fryzura. Niektórzy mówią, Boże, jaka ta fryzura beznadziejna, taka, wiesz, no, ten, ale wiesz, ona jest po coś, ponieważ po hormonach łysieje. Więc ja się zawsze też podczas choroby bawiłam tym, żeby jak chodziłam na chemię, to mówię, ja tam się nie będę snuła po tych korytarzach, tylko nawet jak nie miałam siły, otwierałam drzwi i żołnierskim krokiem wiedziałam, nie snułam się, wiedziałam, że mam pójść najpierw pobrać krew, potem do lekarza, potem na chemię. I starałam się iść naprawdę, nie patrzeć na nikogo i bardzo takim charakterystycznym żołnierskim krokiem przemierzać te korytarze. Też właśnie okulary, kapelusze były taką maską dla mnie. Stwierdziłam, że trochę się pobawię. Ktoś może powiedzieć, że to jest głupie, że w chorobie jeszcze masz na to czas, a właśnie masz takie wrażenie, że te okulary i ten kapelusz daje ci po prostu, odgradza cię od tego świata i czujesz się bezpieczna. I ja uważam, że to w moim przypadku to był strzał w dziesiątkę, bo to pozwoliło mi naprawdę przetrwać to. A wracając do twojego pytania, no naprawdę są góry i doliny, ale trzeba sobie wykrzesać, próbować wykrzesać jakieś takie pokłady znalezienia w tej sytuacji. Właśnie widzisz, fryzura. Poinspirowałam się zdjęciami Lindberga i Lindy Ewangelisty. Oczywiście wiesz, no Linda Ewangelista pewno ważyła 20 kilo mniej ode mnie, ale stwierdziłam, co ja będę się przejmować, że ja mam po hormonach łysienie. Ja tego nie zatrzymam. To po prostu tak wygląda to leczenie. Więc taką tu mam fryzurę teraz, wiesz, na pieczarę. Ale ta ja uważam, że akurat genialnie wyglądasz w tej fryzurze i super ci pasuje. Czy ty zawsze w każdym momencie swojej choroby miałaś w sobie, potrafiłaś wykrzesać tę pogodę ducha i taki imperatyw wewnętrzny, bo musisz to mieć. Ja będę żyła, ja chcę żyć. Koniec, kropka. Mam do załatwienia pewną sprawę, załatwiam ją, ale ja będę żyła. Wiesz co, ja nie miałam chyba jakichś takich większych załamań. Takim jedynym, można powiedzieć, załamaniem było to, że zorientowałam się, że Polki nie mają dostępu do darmowego leczenia. To jest ta afera, którą zrobiłam Tak. w połowie sierpnia 2019. I się okazało, że lek, który ma ratować moje życie, kosztuje 12 tysięcy na miesiąc. I ja mówię, Boże, w takiej sytuacji jak ja, jest
mnóstwo Polek, tysiące Polek, więc stwierdziłam, nie no, coś czasem. Wtedy to był taki moment załamania, bo jest określony czas od momentu skończenia chemioterapii, chyba jest 3 miesiące na wzięcie tego leku. Jeśli minie ten czas, to już potem goodbye. Więc ja się potwornie wtedy denerwowałam, stresowałam. To był naprawdę najgorszy chyba moment w tej całej sytuacji. Natomiast potem już poszło. No wiesz, głównie złe samopoczucie fizyczne tutaj daje w kość. Na przykład to, że wiesz, w głowie jeszcze mam sytuację, że pojadę na żagle, pościgam się na łódce, wezmę udział w regatach. W tamtym roku w maju pojechałam na trening żeglarski, i powiem ci, że nie miałam siły, dlatego że też leki, które biorę, powodują neutropenię, czyli spadek białych krwinek. I niestety przewróciłam łódkę, co jest normalne na łódce, na której pływam, na laserze, nawet mistrzowie świata zdarza im się. Teraz mam podcast z mistrzem świata w żeglarstwie, za chwilę będzie premiera, więc zapraszam, który mówi, że no, jemu też się wywrotki zdarzają, ale trzeba tę łódkę podnieść, a ja nie miałam siły tej łódki podnieść. I wtedy zrozumiałam, to mnie bardzo wkurzyło, i wtedy zrozumiałam, że ja muszę to żeglarstwo traktować tylko turystycznie. Nie, tam powieje, wiesz, 2, maksymalnie 3 w skali, i to wszystko, a nie, że po prostu będę brała udział w regatach. I no to jest dla mnie ciężkie strasznie, bo ja nic z tym nie zrobię, wiesz. Ja czasami mam odraczane branie leków przez to właśnie, że są słabe wyniki, więc no, nie ma się co porywać z motyką na słońce. Ale wiesz co, Ania, nieprawdopodobne jest to, że ktoś by pomyślał, ale ona się porwała z motyką na słońce, bo ona rozpoczęła walkę z systemem. Nie opuściła się rąk, nie usiadłaś w kącie i nie płakałaś, tylko pomyślałaś sobie, dobra, to ja coś z tym zrobię, nie refundują tego leku, to ja zawalczę, żeby refundowali. Skąd wtedy znalazłaś w sobie taką siłę? Wiesz, nie walczyłaś tylko o siebie, walczyłaś o tysiące innych Polek, tak jak powiedziałaś, które miały tę samą sytuację, były w identycznej sytuacji jak ty. Beata, nie wiem. Nie wiem. Wiesz, ja zawsze byłam typem działaczki, ale nie wiem. I też, to też nasz zawód daje, bycie dziennikarzem. Nie można zakładać, że o Jezu, jakaś, nie wiem, znana osoba na świecie na przykład. Załóżmy, nie wiem, projektant czy pisarz. Jezu, nie uda mi się z nim zrobić. No gdzie jest Polski w ogóle? Nie, nie wolno tak zakładać. Zawsze po prostu ja się starałam docierać do osób, gdzie wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Teraz mam na tapecie 3 takie nazwiska i mam nadzieję, że uda mi się zrealizować reportaże do Dzień Dobry TVN. Teraz przez ten COVID jest to skomplikowane. Więc tak jak w swoim życiu zawodowym i prywatnym nie zakładałam, że czegoś się nie da, że czegoś nie zrobię, że coś jest niemożliwe. Musisz próbować. Wtedy się przekonasz, czy to jest możliwe, czy nie. I jak się okazało po tej aferze, no lek. Trwało to rok, ale rok później w grudniu lek został refundowany. Powiem więcej, mnóstwo jest takich sytuacji i ja wszystkie te dziewczyny, panie, które nas oglądają, które, nie wiem, chorowały, chorują, mają znajomych, którzy chorują, namawiam do tego, żeby brać sprawę w swoje ręce, dlatego że system nie ułatwia nam leczenia, polski system zdrowia. Są pewne procedury. No mamy świetnych lekarzy, ale oni też gdzieś tam w tym są zatopieni i nie potrafią, czasami nie mogą wyjść poza ramy tego systemu. Przyjeżdżam tutaj do Mediolanu na konsultacji, to co ostatnio też zrobiłam, taką siłą rozpędu. Zapytali mnie ci lekarze, ale dlaczego pani tak dużo tych badań musi robić? Tomografie, rezonansy, scyntygrafy, przecież to są narażające człowieka na kolejne jakieś uszczerbki na zdrowiu. To jest, no, użyli tego słowa niezgodne ze sztuką. Ja mówię, słuchajcie, ale ja to muszę robić zgodnie z procedurami NFZ-u polskiego, bo nie dostanę leku za darmo. I przyjechałam do Polski, poszłam do mojej doktor i mówię tak, pani doktor, ja tutaj mam taką sprawę. Byłam w Mediolanie i powiedziano mi, bo wiesz, ja się nie boję też lekarzy. Nie mam czegoś takiego, że powiem to mojej doktor, to ona od razu będzie Ona na się mnie. obrazi. To nam gwarantuje ustawa o prawach pacjenta. My możemy zmienić lekarza, możemy zmienić ośrodek, w którym jesteśmy w dowolnym momencie. Można to chyba zrobić 2 razy do roku, w tej chwili nie pamiętam, ale to nie jest tak, że jesteśmy skazani na danego lekarza i na dany szpital.
I moja doktor mówi tak, no wie pani co, bo oni mi zaproponowali w Mediolanie nowoczesne badanie, które wymyślił tamtejszy profesor. Zresztą będzie z nim wywiad w najbliższym L, który wchodzi na początku maja, o tym właśnie badaniu, o tej możliwości. I moja doktor okazało się, że znała to badanie gdzieś tam z literatury i mówi, wie pani, jak pani napisze do konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i on się zgodzi na to, żeby została pani zwolniona z tych badań na rzecz badania z Mediolanu, które nie jest inwazyjne, to ja jestem na tak. Sadowska, ja dokonałam tego. Napisałaś. Napisałam, oczywiście profesor z Mediolanu wysłał mi pismo przewodnie, kim jest, na czym polega to badanie, tralala, tak bardzo tak, wiesz, grzecznie, nie cisnąwszy. No i pan profesor Polak mówi, dobrze, to jeszcze my tam musimy w ministerstwie to sprawdzić, ponieważ w ministerstwie ja jestem znana, więc pewno stwierdzi, dobra, ta baba, niech już... Znowu niech będzie krzyczeć. Znowu przyjdzie pod ministerstwo z transparentami. Więc, wiesz, oczywiście ja muszę co pół roku wysupłać dużą kwotę na to badanie, porównywalną do badania PET w Polsce, to jest kilka tysięcy, ale dzięki temu mam totalnie bezinwazyjne badanie, które mogą robić również kobiety w ciąży, nie podają kontrastu, skanuje całe ciało i wykrywa zmiany w organizmie nawet 3 mm, czyli w moim przypadku, kiedy ja mam chorobę zaawansowaną, mam przerzuty w kościach, muszę monitorować, czy te przerzuty sobie gdzieś tam dalej nie przewędrują, więc no, jest to kluczowe dla mnie, więc w takim momencie no, nie liczysz pieniędzy, po prostu robisz to. I ja co pół roku tutaj sobie będę do Mediolanu przyjeżdżać, to badanie robić. Oczywiście normalne wizyty w Polsce i wszystkie rutynowe badania, więc po to wszystko opowiadam, że trzeba próbować. Oczywiście nie ma się siły, bo leczenie chemioterapią potrafi naprawdę dobić. Ale no oczywiście ta aura w Polsce też nie sprzyja, że chory onkologiczny, no to już wiesz, to o czym się myśli, no szykuj sobie kwaterę na Powązkach i jakby nie podaje się do tego w ten sposób, że to jest już taka choroba w dzisiejszych czasach, którą można przewlekle leczyć, z którą można żyć, z którą można funkcjonować, można pracować, można, nie wiem, odpoczywać, mieć swoje pasje, ćwiczyć, na ile rzeczywiście stan zdrowia pomaga, pozwala, ale tutaj tak się nie zakłada. No, ta dziewczyna, która przyjechała ze mną do mnie, żebym jej pomogła 2 dni temu, no, wyjechała jak na skrzydłach, bo właśnie w Polsce tak to jej podano, 2 małych dzieci, ona już się zastanawiała, czy testamentu nie spisywać, a tu wyjechała po prostu naładowana dobrą energią i z konkretnymi odpowiedziami na konkretne pytania, które miała. Czego choroba cię nauczyła? Żeby się za bardzo nie przejmować, bo kiedyś ja byłam taka, Jezu, muszę wszystko, to musi być takie perfekcyjnie zrobione, muszę rano wstać, muszę zrobić to, muszę poćwiczyć, potem do pracy. Ja się tym chełpiłam, że ja po 15 godzin dziennie pracowałam, po 20, a pan doktor Oleszczuk, z którym miałam live, ginekolog, rewelacyjny, powiedział, że takimi działaniami my zaciągamy taki dług zdrowotny, że potem nie jesteśmy go w stanie spłacić. I ja sobie zadawałam pytanie, skąd u mnie nowotwór? Przecież tak, nawet bólu głowy, żadnych innych chorób, jakiś Hashimoto, nic. Skąd ten nowotwór się wziął? Ani żadnych epizodów rodzinnych? No właśnie, być może sobie to zarobiłam takim stylem życia, potwornym jakimś stresem, narzucaniem sobie jakiś... A teraz wiesz, czegoś nie zrobię, albo bo coś muszę zrobić następnego dnia, ja potrafię to odłożyć. Nauczyłam się właśnie ustawiania sobie tych priorytetów, a nie, że wszystko na raz i to, o Jezu, i zrobiłam. Nie. Co jest najważniejsze, co dzisiaj jest ważne, co ja dzisiaj muszę zrobić? Muszę, chcę, nie muszę, chcę. To też jest fajne, że chcę, a nie muszę. Jak na co dzień, Ania, teraz o siebie dbasz? Jaką masz taką, wiesz, higienę funkcjonowania codziennego? Wiesz co, bardzo się stresowałam kiedyś tym, że późno wstaję, dlatego że w ciągu nocy budzę się po kilka razy
w związku z różnymi dolegliwościami, które podczas tej choroby są. W związku z tym nie jestem w stanie wstać o 7, tylko po prostu jestem jak zbity pies i czasami się to przeciąga. Oczywiście, gdybym pracowała w biurze, to no nie miałabym innego wyjścia, musiałabym jakoś inaczej. A w związku z tym, że mam wolny zawód, to ja sobie pozwalam na to, wiesz, żeby właśnie dłużej pospać i wstać wtedy, kiedy. Oczywiście nie śpię do 12, to nie jest tak, że ja śpię do 12, ale nie narzucam sobie tego, że właśnie szkoda mi dnia, że coś się stanie. No, wcześniej tak, szkoda byłoby mi dnia, ale teraz, kiedy jestem chora, no, no właśnie, no jestem chora, no to jestem priorytet, jestem chora, więc cała reszta musi być do tego dostosowana. Wiesz, jak dbam o siebie, ja sobie teraz tak przypominam, że jak chorowałam, w sensie, no dalej jestem chora, ale jak chodziłam na chemioterapię, to nie wiem, coś takiego mi się dziwnego zrobiło, że bardzo często kupowałam po prostu jakichś takich, wiesz, że to mi sprawiało taką przyjemność, że szłam do ulubionego butiku Le Petit Trou naszej wspólnej koleżanki Zuzki i tam dziewczyny, no kochane, zajmowały się mną, ale ja po prostu kupowałam dosyć dużo i to mi sprawiało taką przyjemność. A teraz wiesz, no proste czynności. Też tutaj mieszkam w małej miejscowości, prawie że na wsi, więc nie ma możliwości chodzenia gdzieś na jakieś, to wszystko jest zamknięte, ale to nie jest Mediolan, czy to nie jest Werona, tylko to jest naprawdę mała miejscowość, więc zostaje mi rowerek, więc rower. Mam rower z lat 80., cudowny, wspaniały, więc sobie wiesz, wsiadam na rower i przemierzam tutaj okoliczne pola, lasy oraz łąki. Wiesz, no dbanie o skórę też, właściwie wiesz, dbanie o włosy, mimo to, że nie mam gdzie wyjść. No staram się i przede wszystkim na moje szczęście we Włoszech jest ta celebracja jedzenia. Czyli, że nie na kolanie, nie w pośpiechu, nie, że matka je na ławie, a ojciec je na stole, a dzieci gdzieś tam w przedpokoju, jak to czasami bywa. Tylko rzeczywiście usiąść, stół nakryty, śniadanie, usiąść. Dla mnie zawsze najważniejszym posiłkiem było śniadanie. Mogłam się spóźnić na samolot, ale ja musiałam usiąść, swoją kawę wypić, zjeść, nie wiem, jajko, jogurt, cokolwiek, czy owsiankę, ale na siedząco. I ja to bardzo lubię i tutaj we Włoszech przestrzega się godzin jedzenia, że to jest zawsze godzina pierwsza, 1:30. I zawsze to jest 20 albo 20:30, więc w pośpiechu zjadłam dzisiaj kolację, żeby spotkać się z tobą. Dlaczego Włochy? Wiesz co, to jest, historia jest długa, dlatego że ja studiując miałam taką fajną ekipę ludzi, tak mówimy, no jakiego tu się języka nauczyć, a ktoś tam, co cię, włoski jest fajny, no to chodźmy na włoski. I myśmy na ten włoski, chodziłam rok chyba na ten włoski. I potem postanowiłam, wezmę sobie dziekankę, ja jadę do Włoch. Jadę do Włoch i słuchaj, Sadziu, ja do tych Włoch jechałam z Monachium do Rzymu autostopem. Ile miałaś lat? 22 albo 3. Słuchaj, jak ja o tym teraz myślę, to nie wiem, ja swoje dziecko to bym wzięłabym, nakopała po prostu klapsu, chociaż nie mam dzieci. Co ja wtedy miałam w głowie? Nie wiem, no może taka, wiesz, dziecko komuny, może taka chęć, wiesz, poznawania, zawsze tam było, Młodość, wiesz. młodość, wiesz, beztroska. Ja z moją przyjaciółką, uwaga, po Afryce jeździłam autostopem. O, Wyobrażasz sobie, nie, wyobrażasz sobie, nie, no to jest. to było, no, prawie 20 lat temu, więc naprawdę to był hardcore. Także ja cię doskonale rozumiem, jestem z tobą. Więc wiesz, te Włochy totalnie złapałam bakcyla. To były inne czasy, nie było internetu, nie było, wiesz, Facebooka, Instagrama, no w ogóle, no internetu nie było. Więc ja byłam otoczona tylko i wyłącznie znajomymi Włochami. A ponieważ jestem prymuską, więc nosiłam w plecaku słownik języka włoskiego i ja ich męczyłam na wszystkie sposoby, wiesz, żeby z nimi rozmawiać, a czy to tak jest poprawnie, a czy tak. Więc ja się dosyć szybko tego włoskiego nauczyłam i tak się
Wplotły moje zawodowe losy, że ja zawsze miałam z tymi Włochami kontakt. Zawsze coś się włoskiego działo, bo jakaś już firma, współpraca, zawsze coś gdzieś to się kręciło. No i finał jest taki, że postanowiłam wyjść ze strefy komfortu w październiku, kiedy zaczęła być duszna sytuacja polityczna oraz. I to mnie bardzo stresowało, wiesz, czasami ktoś tam mi na Instagramie napisał jakiś komentarz, że uciekłam, że tutaj kobiety, strajk kobiet, kobiety walczą, ja sobie uciekam. To nie jest tak, bo ja, można też wspierać działania strajku kobiet i dziewczyn, które o to walczyły na Instagramie, swoją postawą, mówieniem o tym, a nie tylko obecnością fizyczną. A na mnie ta sytuacja naprawdę, uwierz mi, bardzo na mnie wpływała źle psychicznie. A stres nie jest dla nikogo dobry, ale dla ciebie zwłaszcza. Byłam cały czas wzburzona, cały czas byłam tym podminowana. Plus jeszcze, wiesz, musiałam jeden projekt odwołać, drugi przez to, że COVID. Mówię, nie, po prostu ja za chwilę. I miałam coś takiego, że wiesz, warto też obserwować swój organizm. Zapytałaś mnie, czego mnie nauczyła choroba. No jeszcze większej obserwacji z własnego organizmu i sygnałów, które ci ten organizm wysyła, bo wcześniej ja bym zignorowała coś takiego, że miałabym wygo, to ja bym dalej robiła. A tu postanowiłam, wie Boże, nigdy nie miałam takiej odwagi, żeby się na stałe do Włoch przeprowadzić. Myśmy z moim partnerem Włochem krążyli przez 25 lat, bo tyle jesteśmy razem, wiesz, życie na dwa kraje i wiesz, moje życie zawodowe było w Polsce, więc ja tutaj jakby nie widziałam możliwości dla siebie. A w tej chwili mówię, jadę. Mówię świetnie, wiesz, w tym języku, piszę bardzo dobrze w tym języku. Mam część swoich spraw w Polsce, mogę zdalnie pracować i będę szukać tutaj możliwości, bo mam tutaj mnóstwo znajomych, mnóstwo kontaktów, więc powoli, powoli, piano, piano, comedy con italiani. Też mówię Jak po się polsku. odnalazłaś? Czujesz, że to była dobra decyzja, że to ci dobrze zrobiło? Wiesz co, na pewno, bo to jest dla mnie tak nowa sytuacja. Ja jestem człowiekiem, wiesz, kocham energię dużych miast, życie w dużych miastach, wiesz, ten zgiełk, tumult. Ja w Warszawie mieszkałam 30 lat, no ale teraz nie ma tej energii dużych miast. I teraz, Mhm. no. Teraz jest czas właśnie mieszkanie na przebywanie w mniejszych społecznościach, bo my po wakacjach planujemy przeprowadzić się w ogóle na południe Włoch, bo mieszkamy teraz na północy. I co mi to dało? Brakuje mi tu bata, wiesz, z ludzi, znajomych, przyjaciół. No tego mi brakuje, ale rozmawiałam z koleżanką w Warszawie, ona mówi, słuchaj, no ale my Jej też nie też chodzimy. brakuje. My też nie chodzimy, my też się nie spotykamy, my też ograniczamy, ale wiesz, no, sam fakt, że nawet kogoś możesz jeden na jeden gdzieś z daleka, no, nie wiem, ale jakieś tak mam wrażenie, że to jest taka rzecz, której mi brakuje. A co Ale. trzeba w sobie, co trzeba Aniu w sobie mieć, żeby się nie bać zmiany? Wiesz, bo to jest duża zmiana, tak? To jest duży krok, to jest odwaga po prostu, tak? Więc co trzeba w sobie mieć poza odwagą, żeby wykonać ten krok? No właśnie, wiesz co, taka, jestem ciekawa, zawsze jestem ciekawa tego, co będzie jutro, jestem ciekawa tego, co będzie za chwilę. Myślę, że ciekawość, tak, ciekawość. Jak Bo to sobie nie to jest łatwe. życie. Jak mamy, wiesz, utarte schematy pracy, w życiu prywatnym, robimy ciągle te same rzeczy, to my to robimy spod palca. Nie zastanawiamy się, a jednak takie, wiesz, skok na głęboką wodę, gdzie zostawiasz, wiesz, wszystko i przyjeżdżasz, to też uruchamia w tobie kreatywność. Oprócz tego, że ta ciekawość, to uruchamia w tobie kreatywność, bo tak jak powiedziałam, ja to mnóstwo kontaktów we Włoszech, ale musisz sobie przypomnieć, kogo znasz, kogo poznałaś, żeby tym łańcuszkiem świętego Antoniego podocierać do pewnych historii, które spowodują, że jakiś projekt na przykład zawodowy urodzi się na skutek
tego networkingu, o którym sobie przypomnisz, kogo znasz. Więc na pewno kreatywność. To wiesz, poza tym no, inna kultura, znaczy, no, jesteśmy cały czas w obrębie kultury europejskiej, ale jednak to też jest inspirujące, co cię otacza. Ludzie, którzy, wiesz, żartują z innych rzeczy, inne poczucie humoru, dyskutują. Przecież tutaj można o jedzeniu, o winie, oni mogą gadać, słuchaj. 10 godzin może być gadka. Wiesz, no, jest czas na spotkanie gadanie z sąsiadami. Oni to po prostu uwielbiają. Sąsiadka, mamy taką starszą panią, wiesz, jak to starsi ludzie, słyszała, że miałam kaszel. Więc, słuchaj, pozrywała liście laurowe w ogródku, przyniosła, mówi, no, słyszałam, że tam masz kaszel, to ja ci proponuję, żebyś sobie zagotowała te liście laurowe, żebyś trochę pogotowała, ta czerwona woda się tak zrobi, niech to trochę odstoi i jak będziesz miała kaszel, to tak próbuj pić 3 razy dziennie po szklance tego wywaru z liści laurowych. Ja w Polsce nie znałam tego sposobu. Słuchaj, Ja też działa, nie znałam. działa. Ja też nie znałam. Tak, ale to muszą być takie zerwane, wiesz, świeże z krzaka. Więc no to, że oni są w ogóle, nie są Włosi zawistni, wiesz, nie ma takiego donosicielstwa, takiej zazdrości, że są właśnie otwarci, że to gadanie o jedzeniu od rana do wieczora, to jest piękne. A nauczyłaś się nie spieszyć? Bo Włosi też są mistrzami tego, że oni właśnie znajdą czas na rozmowę. To tak jak we Francji. Jakby spotkasz sąsiada, on zawsze znajdziesz czas, żeby z nim zamienić słowo, zdanie albo 10 zdań. Reszta zaczeka, ale to są ważne te kontakty międzyludzkie, te więzi społeczne. Spokojnie, pogadamy, nic się nie stanie. No tutaj tak jest, wiesz, no, na północ, wiesz, północ ma taki troszeczkę sznyt z lekka austriacki, więc tu To nie jest tak prawda. typowo po włosku. No Wenecja to jest to może też no, państwo w państwie, Werona już taka bardziej jest, że trochę czujesz ten klimat włoski, ale Im Vicenza to jest dalej na taki. południe, tym bardziej po Tak, włosku. i tam właśnie Michał Zaczyński, który mieszka, nasz kolega dziennikarz, który mieszka teraz w Gallipoli zupełnie, wiesz, w puli na dole tam w obcasie, no to tam są takie klimaty, że sąsiadki pukają, przynoszą jedzenie, rozmawiają. Oczywiście w pewnym momencie to może być, wiesz, trochę męczące, Męczące. ale właśnie, że musi być ten czas na. No właśnie, no na aperitivo, jeśli ktoś pije, na tą kawę popołudniową, na to, żeby właśnie wyjść na zewnątrz do ogródka i sobie pogadać z sąsiadem, który obok jest w swoim ogródku. Wolniej wszystko, no wolniejsze jedzenie, wolniejsze życie, skupianie się na takich, no właśnie, żeby ci to życie przynosiło przyjemność. Skupianie I się to na nie. tu i teraz. Ale wiesz co, Beata, wiesz, w czym to jeszcze widać? To jest niesamowite, bo przy moim typie nowotworu musisz raz w miesiącu pobierać zastrzyk w brzuch taką strzykawą, słuchaj, końską pępą. Jest to nieprzyjemne. I słuchaj, ja za każdym razem, kiedy jechałam do tego ośrodka w Warszawie raz w miesiącu, to po prostu, no dygo, to jest tak nieprzyjemne. Ja w październiku nie byłam w stanie we Włoszech znaleźć ani prywatnej kliniki, ani ośrodka, ani pielęgniarki, ani lekarza, który by mi ten zastrzyk zrobił, bo wszyscy mówili, Boże, co to jest w ogóle? I oczywiście mówię tak, co to wy jesteście, nic się nie znacie, te Włochy, w ogóle zacofani i coś tam. Jadę do Mediolanu i się okazuje, że to jest w ogóle jakaś przestarzała metoda i że możesz mieć w zamian za to zastrzyki, które dokładnie tak samo działają, malusieńka igła, która wiesz, jakbyś sobie drasnęła paznokciem. Ona, wie pani co, człowiek chory na raka jest tak umęczony, że to trzeba wszystko frontem do klienta. Ja pytam moją onkolog w Polsce, dlaczego ty mi kobieto przez 1,5 roku nie powiedziałaś o tym? A ona mówi, nie wiem. Bo u nas w Polsce właśnie jest odwrotnie, że te zastrzyki
cieniutka igła wychodząc z użytku. No Beata, w głowie się nie mieści. Także wiesz, tu jest wszystko frontem do klienta. A skoro wspomniałaś o tym espresso, aperitivo, o celebrowaniu jedzenia, o byciu i życiu tu i teraz, bo to jest bardzo włoskie, takie tu i teraz. Oczywiście im dalej na południe, tym bardziej. Czy coś się zmieniło w twoim funkcjonowaniu, w tym, co jesz, w tym, co ląduje u ciebie na talerzu od momentu, kiedy się dowiedziałaś o chorobie? Słuchaj, jak ja dowiedziałam się, że już są przesłanki, że będę chora po biopsji cielko-igłowej, to już, wiesz, już wiadomo, że masz raka, tylko muszą się dowiedzieć, jaki typ, więc czekasz na grubo-igłową biopsję. I ja podświadomie natychmiast odstawiłam słodycze, alkohol i mięso. Natychmiast po prostu mięsa jadłam, wiesz, raz tam na 2 miesiące, ale jadłam. Natychmiast. I zaczęłam już pytać lekarzy, diagnozując się, jaka dieta, co ja mam jeść, wiesz, wydzwaniałam, że nikt nie był w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć. Mało tego, mówi, nie, tu nie ma badań na to, to w ogóle nie pomaga, to w ogóle nic. Niech pani jeszcze. Jest literatura na ten temat. Przecież jest literatura o diecie antyrakowej, o tym, co wspomaga odporność i tak dalej. Lekarze tak i wiesz, niech pani je, co pani czuje, albo tam jakieś domowe jedzenie, co to Beata znaczy? No nic nie znaczy. Ty też napisałaś książkę i gotujesz i jesteś niezwykle świadomą osobą w tym zakresie. Co to znaczy domowe jedzenie i co pani czuje? No nic to nie znaczy. Więc myśmy grzebali po włoskich stronach, włoscy lekarze, w zasadzie mój facet spędzał tygodnie, żebym ja miała odpowiednią dietę, żebym wiedziała, co jeść, żeby pomóc temu leczeniu. I tak naprawdę podczas chemioterapii ja byłam weganką. Ale ja byłam tak skoncentrowana na celu, ja w ogóle bardzo lubię słodycze, lubię sobie odpuścić, no nie powinno się tego robić, wiesz, w chorobie nowotworowej, ale czasami sobie odpuszczam, a jak ja brałam tą chemię, uwierz mi, to było coś, ja byłam tak skoncentrowana na celu, że ja nawet ziarenka, słuchaj, cukru, nic po prostu. Zero. I tylko w zasadzie warzywa, zero ryb nawet, mięsa, nic. Jeszcze miałam takie dość drastyczne podejście, że na 24 godziny przed chemią i 24 godziny po chemii byłam na czczo. Oczywiście za poradą włoskiego lekarza, oczywiście polscy lekarze pukali się w głowę, kazali się najadać przed chemioterapią do syta, a wiadomo czym to pachnie, więc ja to stosowałam i potem po tych 24 godzinach wchodziłam w tryb jedzenia co 2 godziny malutkie porcyjki, więc ja miałam to wszystko metodycznie rozpracowane. Potem oczywiście wróciłam do jedzenia ryb i innych rzeczy, ale staram się jeść bardzo, bardzo dużo zielonych. Tutaj we Włoszech jest mnóstwo warzyw, których w Polsce nie ma, więc ja sobie biorę mój retro rower z lat 80. Mam taki fajny sklepik, gdzie są produkty bio, albo jeśli nie są bio, to z bardzo małych gospodarstw, gdzie wiadomo, że nie są te warzywa i owoce pryskane, bo to jest istotne, żeby to nie było pryskane. I sobie kupuję mnóstwo. To są jakieś takie, wiesz, wyglądają jak mlecze, zielone liście mają, albo na przykład warzywo, jak, wiem, to jak już nie pamiętam, co się po włosku nazywa, ale wygląda jak szczypiorek. To się nazywa chyba broda kapucyna, coś takiego. Ma taki delikatny smak, gotujesz to i to jest mnóstwo, więc ja po prostu głównie na warzywa kładę nacisk, więc pod tym względem to się zmieniło, chociaż ja wcześniej nie jadłam kuchni polskiej. Od wielu, wielu, odkąd poznałam kulturę włoską, to raczej stosowałam kuchnię śródziemnomorską. Jak jechałam na święta do rodziców, no to jadłam, nie wiem, bigos czy kotlety, to byłam chora przez kolejne 2 tygodnie, więc to ewidentnie mi nie służyło. Ale na pewno tak. Jak ważne, Aniu, w twojej chorobie i w tym wszystkim, przez co przechodziłaś i przechodzisz, jest to, że są ludzie,
i nie obchodzą się z tobą jak z jajkiem, tylko normalnie się z tobą komunikują, normalnie rozmawiają, nazywają rzeczy po imieniu, że jakby wiedzą o twojej chorobie, ale jakby, wiesz, no, traktują cię jak żyjącą, a nie jak osobę, która się za chwileczkę zawinie. Tylko jakby, dobra, jest tutaj do zrobienia, czy mogłabyś zrobić jakiś reportaż, że trzymają cię, wiesz, za habety po prostu w tym świecie tu i teraz. Masz nagrać reportaż, masz napisać artykuł, masz to ogarnąć. Jak to jest ważne? Słuchaj, to jest bardzo ważne, ale myślę, że nie myślę, jestem przekonana, że właśnie moja postawa nie użalania się nad sobą, bo jestem biedna, zmęczona, coś tam. Oczywiście komunikuję, że jestem zmęczona, a jestem bardziej asertywna. Zapytałaś mnie wcześniej, czego się nauczyłam, jestem bardziej asertywna, To że zdrowe. no teraz na przykład mam taką sytuację, że ma być jakiś reportaż planowany, jest 30 kwietnia w Wenecji, blisko mnie, ale mamy tam spać, więc 1 maja wracamy do domu i pytają, wydawca mnie pyta, czy ja mogę to zmontować na 2 maja. No Bata, no nie ma takiej możliwości, bo ja muszę cały ten materiał przetłumaczyć, bo on jest po włosku. Kolega, który mi pomaga w Warszawie, musi to zmontować razem na Zoomie, musi to zmontować. I kiedyś ja bym, słuchaj się, zachetała i ja bym Powiedziałabyś, to że zmontowała. oczywiście, jasne, bez problemu. Bez problemu. Ja bym to zrobiła, rozumiesz? Bym po prostu Oczywiście. przyjechała, bym nie zjadła, bym usiadła ze słuchawkami. Tamten by pewno mi to, wiesz, zrobił z tego audio, kolega. Ja bym siadła na słuchawkach i byśmy się tak spięli, żebyśmy to zrobili. No ale po co? To jest, wiesz, no, na granicy jakichś, wiesz, możliwości. Więc ja komunikuję, słuchajcie, no nie dam rady, nie chcę się forsować, zróbmy to na inny termin. I tak się robi. Ale myślę, że wróćmy do korzeni. Fakt, że ja zakomunikowałam o tej chorobie, fakt, że nie mam problemu, żeby o tym mówić, fakt, że śmieję się czasem z tego, ludzie chyba zapomnieli, że jestem chora. No i wiesz, znajomi, bliscy, koledzy z branży. I to jest fajne właśnie, że nie na biedulkę, nie robienie z siebie ofiary, tylko cię tak postanowiłam, wie, do Sadowskiej się wystroję. Ale I zobacz, będzie. żeśmy się dopasowały, wiesz, tu czerwień, tu czerwień, Właśnie idealnie, jakbyśmy się umówiły. się umówiły. Więc wiesz co, nie mam takich sygnałów od ludzi. Boże, kobiedulka. Czasami tak widzę, że ktoś z rodziny obserwuje albo ze znajomych, żeby zobaczyć, czy ja nie udaję, czy może właśnie jestem zmęczona, albo coś się dzieje. Ale to są takie przebłyski, ale nie ma tego użalania się. I ja nie chcę tego użalania się. Ale ja myślę, że też to pomaga, wiesz, że ty musisz wyjść do pracy, musisz się ubrać, musisz się umalować, musisz się ogarnąć. To jest taki dyrektor, po prostu mówi: dobra, halo, do roboty, idziemy. No tak, wiesz, no sama wiesz, jaka jest ciężka praca na planie telewizyjnym, znaczy nie na planie, no to musisz, jesteś reporterem, jesteś ty operator, dźwiękowiec, bo my w takim zestawie jeździmy, ekipa włoska, jeszcze oni biedni, bo dotychczas te reportaże były z bohaterami z Polski, więc ja mówię do tego operatora, mówię, Paulo, jesteś mistrzem, bo tak byś chińskiego słuchał. I wiesz, myśmy już mieli taki system opracowany, że ja ciałem mu dawałam znać, co ja teraz chcę zrobić, no bo on kompletnie, wiesz. Mogę cię pocieszyć, ja kręciłam reportaż o Arkadiusie w Brazylii, rozumiesz? Po prostu z brazylijską ekipą, więc też, a też rozmawialiśmy po polsku. Więc wiesz, nie ma użalania się, bo czasem trzeba wziąć statyw, pomóc. Tak wygląda reporterka. To nie jest produkcja serialu telewizyjnego, gdzie jest po prostu dziesiątki Sztab osób na ludzi. planie. Tak, tylko są 3 osoby i ja nie będę sobie szła jak, wiesz, tamulka, a operator będzie, wiesz, dźwigam, wiesz, jak na sobie tony Wielbłąd. sprzętu. To, co mogę i to, co mi, że tak powiem, moja Oczywiście. para na dany dzień pozwala, to robię. Jak ważna, Aniu, w chorobie jest głowa. O, jest podstawa. To jest podstawa. I to wiesz, co, ja mam takie poczucie, że
Czasami mówię do mojego partnera, Boże, ja się tylko do niego używam, tylko do niego mówię, Jezu, zobacz, zaczęłam łysieć, Boże, kocham, a on mówi do mnie tak, słuchaj, to jest bilet w jedną stronę, albo się ogarniesz, albo będziesz trawę od dołu wąchała, chcesz? Albo na przykład mam pomysły takie, że po co mi te leki, no bo właśnie te leki powodują mi wypadanie włosów, albo, nie wiem, drętwienie palców, albo jakieś, wiesz, bóle kostne, jakieś takie dziwne historie. I też miałam taki pomysł, że mówię, zrezygnuję z tych leków. Będę cię monitorować, wiesz, to ta lekarka w Mediolanie, kalabryjka, młoda, szczuploteńka, niska. I ja mówię, pani doktor, co pani sądzi na ten temat, żeby zrezygnować z tych leków, a ona, no kara, nie moja droga, nie ma takiej opcji, za 3 miesiące to wszystko wróci ze zdwojoną siłą, więc słuchaj, ja mówię, dobrze, 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 dobrze. I głowa jest ważna, bo ja mam takie wrażenie czasami, że jak mi przychodzą takie te dziwne historie, to szybko się pionizuje, bo wtedy mam wrażenie, że jak za dużo zostawię przestrzeni panu rakowi, to może właśnie wrócić. Więc szybko się pionizuję i staram się nie dawać takiej przestrzeni właśnie na to, żeby Idź sobie łapać do tego doły. swojego pokoju, kotulku. Przepraszam, ja tylko. Dobrze, Kosi, połóżcie się na kanapie. Dobrze? Ja zaraz z wami porozmawiam. Nie, już wystarczy. Połóżcie się na kanapie. Kosiu, a wiesz, że ja tu teraz jestem w pracy? Dobra? Idź się połóż na kanapie albo u siebie w pokoju. Ja za chwileczkę przyjdę. Poczekaj, Dzielenie, a. bo tu mam jakąś taką. Ktoś pisze, że dokonał w życiu dużo zmian, ale nie podjęłabym decyzji o wyjeździe z Polski. Tego obawiałabym się w obecnej sytuacji. No, to Dlaczego każdy. wobec? No tak, każdy musi. Dokładnie ja uważam, że to co ty, że jakby każdy ma swoją przestrzeń na zmianę, każdy ma jakby swoje możliwości, każdy ma swoją odwagę albo swoje obiekcje. Myślę, że no każdy szyje tą sukienkę na własną miarę. No. I tutaj nie mają nic do rzeczy pieniądze, że ktoś się przeprowadził do innego kraju, bo ma więcej pieniędzy. To nie ma nic do rzeczy, bo zobacz, ile osób też nam znajomych wyprowadziło się w różne zakątki świata czy Europy i to wcale nie jest do końca związane z pieniędzmi. Można mieszkanie swoje w Polsce wynająć po to, żeby te pieniądze mieć na. No, ale to wiesz, to też. Te ograniczenia, które mamy w głowie, czasami naprawdę nam przysłaniają cały świat. Ta dziewczyna, która przyjechała do Mediolanu, do onkologa, której ja pomagałam, ona mówi, Boże, mówi, Jezu, jak ja Ci dziękuję w ogóle, bo dla mnie to było ona mi napisała na Facebooku, wyobraź sobie. Ja akurat trzymałam telefon, miałam do kogoś zadzwonić i mi wyskoczyło w tych innych. Tam nie zaglądasz do tego partneru inne. Ja w to kliknęłam i ona do mnie pisała, Boże, Pani Aniu, niech Pani mnie ratuje, Pani jest jedyną deską ratunku dla mnie. Więc ja jej tak naprawdę byśmy w jeden dzień zorganizowały wspólnie całą tę podróż i ona mówi, moje koleżanki się pukały w głowę, co ty, ta laska ci nie odpowie w ogóle, no gdzie, nie ma takiej możliwości, poza tym ten Mediolan, to Bata, to nie jest jakieś niemożliwe. Bo tu nie ma jakichś cen stratosferycznych, wiesz, 10 razy większych niż w Polsce. Tylko ludzi, sam wyjazd do Włoch i do Mediolanu, do kliniki onkologicznej przerasta. A I wiesz, okazuje się, że ten pies wcale tak nie gryzie i to nie musi się wiązać z nie wiadomo jakimi kosztami, a można naprawdę bardzo dużo wygrać, tylko ale ja jakby myślę, że to nie, warto. że tylko to jest właśnie ta No właśnie. głowa, że te ograniczenia sobie często sami, ja też to nie jest, że teraz jestem taka wspaniała i tutaj będę mówiła, co inni mają robić. Nie, ja też sobie te ograniczenia robię, że jestem nie dość fajna, nie dość ładna, nie dość inteligentna, nie dość, wiesz, to z Agatą Młynarską rok temu rozmawiałyśmy na live i ona u mnie była, też mówię, że ona po prostu całe lata musiała chodzić do psychologa,
bo ciągle mówi ten Była nie głosik, dość. jej mówił, ty jesteś, ty nie zrobisz tego, Agata, ty ciągle ten głosik miała. I właśnie musimy robić wszystko, żeby tego głosiku na ramieniu tego czegoś, co nam tam gada, żeby nie było. Tu się pojawiło bardzo ładne pytanie. Co zrobiłaś w chorobie, czego byś się po sobie nie spodziewała? Co zrobiłam w chorobie? Czego? No właśnie ten wyjazd do Włoch, a wcześniej. No to właśnie, że. Że też zrozumiałam, że z lekarzami się nie można pieścić, że trzeba im mówić. I to nie jest niegrzeczne, tylko po prostu mówić wprost, że dlaczego pani tak albo pan robi, dlaczego pan albo pani proponuje mi taką terapię, co to zmieni. Lekarze bardzo nie lubią tych pytań. A ja kiedyś bym tak, wiesz, no też nie chorowałam, więc w takiej sytuacji nie odnalazłam. To no, zaskoczona jestem tym pytaniem, ale dużo było takich rzeczy, no, nawet napisanie tego. Wiesz, listu do ministra. Potem zabawna była sytuacja, bo to było w połowie sierpnia, a ja w październiku czy w listopadzie, również w folderze inne na Facebooku, znajduję wiadomość od wiceministra zdrowia, który zaprasza mnie na spotkanie do ministerstwa. Było to po prostu, ja się tak chichrałam, bo też przyjechałam do Włoch. I wreszcie, mówię, wreszcie usiądę na kanapie, bo ludzie do mnie bardzo, bardzo dużo pisali po tej całej akcji z lekiem. Więc mówię, no muszę część tych wiadomości przejrzeć, może ktoś czegoś potrzebuje, może jest to coś ważnego. No i właśnie widzę na fejsie informację od wiceministra, odpisałam, on też mi odpisał i moja redaktor potem się śmiała, że jak ona ma się z nim skontaktować, to wysyła pisma i trwa to 2, 3, 4 tygodnie, nie ma odpowiedzi, a ja piszę Folder inny. Proszę zajrzeć pani doktor do folderu inny. folderu inne, dokładnie. Co Co ja cię Aniu zrobiłam? kręci w, co cię Aniu kręci w modzie? Wiesz co, przede wszystkim to, że poprzez modę możesz wyrażać siebie. Dzisiaj akurat miałam taki, mówię, fajnie, dzisiaj się widzę z Beatą i tak dalej. Mówię, a muszę być taka troszeczkę właśnie czerwona i tak wiesz, no zobacz, ta bluzka jest taka napompowana i wiesz, no, jest coś takiego, że. Ty jesteś w domowej sytuacji, zakładasz fajny sweter, w paski kolorowe, czerwono-różowe chyba tak widzę, na jedno ramię opuszczone, więc jesteś, masz taki mood, żeby być nonszalancką, zrelaksowaną i tak dalej. A ja chciałam tak trochę Tą właśnie, że fryzurą. już dawno się nie widziałam ze znajomym, to właśnie sobota, wieczór, chciałam być bardziej, wiesz, taka widoczna, ale moda to jest na pewno wyrażanie siebie. Teraz dużo się mówi o tym, no moda jest też przemysł mody, jest truje bardzo naszą ziemię, więc dobrze, że ta bomba pandemiczna wpadła, bo wreszcie ludzie z jeszcze większą siłą zaczęli się zastanawiać nad tym, co dalej z tą modą. I ja mam naprawdę taką cichą nadzieję, że ludzie będą stawiać na jakość, że będą sprawdzać, skąd te rzeczy pochodzą, chociaż nie jest to bardzo możliwe, bo wiesz, ten łańcuch jest tak długi, ja ci Oczywiście. podeślę później, bo akurat ty mówisz po włosku dobrze, więc ci podeślę parę linków takiego programu Report, tutaj w Rai 3, gdzie oni pokazują, wiesz, do nas nie docierają te informacje, że coś jest certyfikowane, coś jest eko, a dziennikarze włoscy Reportu docierają na koniec łańcucha i się okazuje, że w Azji młodzi chłopcy w fabryce, wiesz, brodzą w chemikaliach po kolana, na boso, wiesz, a my to kupujemy jako coś, Eko. co ma certyfikat. No nie jesteśmy w stanie, ale
to, co możemy, małymi krokami, trzeba zacząć od siebie, żeby właśnie ta moda sprawiała przyjemność, żeby zwracać też uwagę na to, co jest wokół nas, na to lokalne rzemiosło, na to, że niektóre zawody giną, że nie ma tych zawodów, no, szanować pracę ludzkich rąk i też, no, wiesz, ludzkiej myśli, idei na temat, nie wiem, stworzenia płaszcza, bluzki, spodni. Może się też za ubraniem schować, to co wcześniej powiedziałam, że te okulary, ten kapelusz, to jest pewnego rodzaju maska i że na daną okoliczność możemy być kimś innym, ale to nie o to chodzi, żeby być fałszywym, tylko kimś innym i to nam pomoże przetrwać tę trudną sytuację. Cudnie, że powiedziałaś o tym aspekcie etycznym mody, bo myślę, że zwłaszcza te czasy nam pokazały, że tak naprawdę my bez tysiąca rzeczy potrafimy się obejść. Że w ilu rzeczach, jakbyś miała tak szczerze powiedzieć, teraz chodzisz, tak? Super, że włożyłaś czerwoną bluzkę, zresztą zjawiskowo w niej wyglądasz i wszystko jest takie spójne i naprawdę, Ania, wyglądasz pięknie i ci tutaj nie słodzę, po prostu tak jest. Natomiast pandemia, ja rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy mi powiedzieli, Boże, wiesz co, ja ciągle chodzę w tym samym i w ogóle nie tęsknię za tymi różnymi rzeczami w szafie. Ona tak obnażyła to, pokazała ile rzeczy, jak my bardzo obrastamy w niepotrzebne rzeczy. To my tego prawda. Nie potrzebujemy. Jak ja, wiesz co, przeczytałam, ile litrów wody zużywa się do wyprodukowania jednej koszulki, jeden t-shircik kolorowy, to jest porażające. To jest zapotrzebowanie po prostu wody na, już nie pamiętam tych danych, ale to było porażające po prostu. Jeden t-shirt. Więc ja na przykład dzisiaj kupiłam Tytusowi kurtkę na przyszły sezon klubu narciarskiego, po dziewczynce starszej o 2 lata, tak? I to jest cudowne, że my naprawdę, to nie o to chodzi, że mamy ze wszystkiego zrezygnować, tylko pobawmy się tą modą bardziej świadomie, tak? Z takim nastawieniem, że Ziemia sobie bez nas świetnie poradzi, ale my bez niej niestety nie. Nie. Więc wiesz, to właśnie to takie zwrócenie uwagi na jakość, na to, żeby nie marnować, żeby nadmiernie nie kupować, jest niezwykle ważne, ale nie zapominajmy też, że moda jest wytchnieniem. I słuchaj, ja te wyjazdy do Mediolanu, czy robię reportaże, czy jadę do kliniki onkologicznej, no lubię się wystroić, powiem ci szczerze, bo to też daje, moja ta doktor jest zawsze taka, wiesz, zrobiona, bo to też mi daje, znaczy w ogóle ten szpital nie ma tak, wiesz, takiego wydźwięku kliniki onkologicznej, tam wchodzisz, wracasz stamtąd jak na skrzydłach, jakbyś była w spa i o to też chodzi, dlatego że są badania, przepraszam, że odbiegam od tematu, ale wrócę do niego, są badania naukowe twarde i o tym mówił w Polsacie chyba profesor Kuna, że długość wizyty i częstotliwość wizyt i ta relacja z pacjentem, o tym też mówił twórca kliniki w Mediolanie, profesor Veronesi, bardzo wpływa na leczenie, na po prostu, wiesz, powodzenie leczenia. A wracając do mody, właśnie moda jest wytchnieniem i Karolina Sulej napisała taką książkę, ja mam ją na liście, jak teraz będę w Warszawie, to na pewno sobie już mam cały stosik tych książek, o modzie w Auschwitz. Mhm. Więc Beata, no To po prostu ja nie miałam o tym pojęcia i szapoba dla Karoliny, że coś takiego napisała, bo to też pokazuje, no wiesz, w jakim trudnym kontekście i żeby uciec od tego właśnie, żeby, no, żeby była ta chwila wytchnienia i zapomnienia. Ja myślę, że to wielu osobom pozwoliło przetrwać. Żeby te myśli skierować gdzieś indziej. Tak, ale też wiesz, jeśli musisz ubrać się, coś dobrać, to jest pewnego rodzaju rytuał. W chorobie ważne są rytuały. Wstajesz, wiesz, pijesz wodę z cytryną, idziesz na spacer, właśnie jesz śniadanie. Bardzo ważne są, żeby mieć swoje utarte czynności, rytuały po prostu dnia codziennego i ubieranie się i moda też jest takim rytuałem. Czego ci życzyć? Zdrowia, to wiadomo.
wiesz co, świętego spokoju. Żebyśmy się już przestali martwić, wiesz, tym, na co nie mamy wpływu, na tym, że wielu osobom ta pandemia zamieszała w życiu prywatnym, bo też takie sytuacje mają miejsce. Ludzie nie wytrzymują tego ciśnienia, ludzie naskakują na siebie, ludzie się rozstają, rozwodzą, dzieją się okropne rzeczy, ludzie tracą pracę. Więc ja bym chciała, żeby to wszystko się skończyło jak najszybciej i żeby był święty spokój. Ja jadę do Grecji. To był, słuchaj, Grecja była planem takim moim na pochorobie. Mówię, słuchaj do mojego faceta, mówię, słuchaj, wiesz co, już po prostu jedźmy na 5 miesięcy do Grecji. Po co ja mam się stresować, tyle przeszłam w tej chorobie, no ale przyszła pandemia. Przyszła pandemia w tamtym Naprawdę. roku, więc Grecja się udała tylko na 2 miesiące. I o, i tu jest odpowiedź na pytanie tej pani, która zadała wcześniej, czego bym nie zrobiła przed chorobą, czy co zrobiłam w chorobie. Ja bym wcześniej nie wyjechała na dłuższe wakacje niż, nie wiem, 2 tygodnie, bo bym się wydawało, że wiesz, ja zginę bez Warszawy, a Warszawa zginie beze mnie, że to wszystko po prostu runie. Jak Anny Puśleckiej nie będzie w Warszawie, to runie Pałac Kultury i wszystko się zapadnie. A tu nie. No oczywiście wyjechaliśmy na 2 miesiące i ja tam zrozumiałam, że właśnie, no że mi poznikały te wszystkie skutki uboczne leków, że ja pływałam codziennie po 3 kilometry, że miałam tę swoją rutynę, że chodziłam na taras rano, piłam kawę, potem pracowałam, obiad w domu i potem ta plaża, to pływanie, tralala. I stwierdziłam, że w tym roku, już wprawdzie 2 razy nam skancelowali bilet. Po pierwsze mieliśmy na 15 maja, drugi na 30 maja, ale ja myślę, że jak pootwierają granice w Grecji od 15, to zaczną się te rezerwacje i możliwości wyjazdu pojawiać. Więc jadę w maju i powiedziałam, ile fabryka dała. Ja tam do Bożego Narodzenia będę siedzieć. Aniu. Oczywiście, ale zobacz. I znowu, wiesz, to nie jest tak, że ja tam jadę na wakacje. Nie, ja tak jak ty zmieniam ponownie miejsce zamieszkania. I ten czas, który tutaj byłam we Włoszech, też poświęciłam na to, żeby zastanowić się, jakie ja mogę mieć nowe możliwości, jakie sobie prace wymyśleć, żeby móc tam zarobkować. No wiesz, pisanie e-booków, są wiesz, wydawnictwa, z którymi można współpracować, które się do mnie zgłosiły, można robić, wiesz, warsztaty zdalne, mnóstwo tego jest. I to jest fantastyczne. Aniu, ja Ci życzę, żebyś miała taki swój dobrostan, żebyś tak pięknie o ten dobrostan dbała, jak dbasz, żeby ta energia, ten power i ta taka wola funkcjonowania i bycia tu i teraz Cię nie opuszczała. Bardzo Ci dziękuję za ten live i tu jest mnóstwo podziękowań za to, jak jesteś wielką inspiracją i po prostu jak pokazujesz, że można, że nieprawdopodobna siła jest w głowie, bo ciało może nam szwankować, ale to, co jest tutaj, jest takim powerem i tu też jest życie, żebyśmy o tym pamiętali. Ale wiesz co, to nie jest tak, że jestem jakaś taka najmądrzejsza na świecie, bo ja się od bardzo wielu osób uczę. Ty chyba u siebie na Instagramie swojego Pawła jakiś czas temu zaangażowałaś do rozmowy. No to po prostu pewne rzeczy ktoś ci mówi, tak silna osobowość jak twój Paweł, i sobie myślisz, Boże, jakie to jest proste, dlaczego ja tego wcześniej nie robiłam? Dlaczego? Wiesz, i fajnie, że masz ten mentalist. Ja się tak bardzo cieszę. Mam nadzieję, że przez ten rok tyle po prostu się wydarzyło u ciebie. I mam nadzieję, że się zgodzisz na wystąpienie u mnie w podcaście z kolei. Anna Oczywiście, już ci Puśleckiej. obiecałam. No jasne, musimy tylko termin Moda to nie ustalić. wszystko. To właśnie Przyjemności. też, wiesz, na fali choroby otrzymał on nazwę Moda to nie wszystko. Beata, bo moda to nie wszystko. Oczywiście w Dokładnie. moim przypadku moda to jest dużo, bo to jest część mojej pracy, ale moda to nie wszystko. No jest jeszcze słońce, życie, pasja i cała masa różnych rzeczy. Poza tym to może być moda na życie.
i na zdrowie. I to Tak, jest przepiękna moda. dokładnie. Całuję cię, Aniu. Zjawiskowo wyglądasz i do Ja też. zobaczenia. Całuj się, Buziaki. pa. Ja się jakoś Dziękuję. muszę, żeby ten Instagram wszystko pozmieniał. Teraz nie wiem, czy ja mam się wyłączyć, czy ty mnie wyłączysz. Ja nas zapiszę teraz. Zapisuję tę rozmowę. Dobrze. Więc będzie. Do zobaczenia. Wszystkich całuję. Mua. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Pa, pa. Dobranoc. Dzięki, Aniu. Dzięki, pa.